bardzo dziwne miejsce. Siemanko, moi drodzy. Dzisiaj znowu z kolegą, nie tyle przewodnikiem dzisiejszej roli, ponieważ bardziej to ja tutaj wymyśliłam. To ja wymyśliłam ten dom tym razem. Zwiedzający. No ale też nie byłam w tym domu wcześniej, więc nie, że jakiś znany mi obiekt czy coś takiego. Więc ani ja nie jestem przewodnikiem, ani ty, drogi kolego. Tu też resztki węgla się trafiły. Także wszędzie mówią, że nie ma węgla, nie ma węgla, a wszędzie on leży. Tylko wystarczy się rozejrzeć. Patrzcie na klimat tego pomieszczenia. Niebieskie ściany, piękna lampa, piękne meble PRL, ten telewizor i te cudowne lampki. Gdyby tak jeszcze je włączyć, to wyglądałoby zacnie, gdyby się mrugały. O tak. Piast Gliwice nawet tutaj dotarł. No proszę. Zawartość... Nie skomentuję tego. Ja też nie. Ja tam jestem neutralnie nastawiona do tych tematów. Mieszkam w dzielnicy Piasta, ale co myślę, wisi mi to, szczerze mówiąc. Nie oglądam piłki nudne, to... Jaki tam jest piękny, poważna święta nadchodzące. No przecież normalnie jak znalazł. Tu masz radio samochodowe, jeszcze nie masz auta, Także zawartość może nie jest jakaś piorunująco olbrzymia, ale jednak coś tam się zachowało. Taśma klejąca. Uwaga, zły pies. Tutaj jakieś widzimy sportowe te. Taki proporczyk. Polska. A ile tu jest? No nie, no to ten temat dzisiaj mnie prześladuje. No po prostu nawet nie tyle patrzyłam na telewizor, co już zauważyłam coś innego znowu, nie? No, straszne to jest po prostu. A tutaj mamy świetnego kaczora Donalda. No, piękne, piękne to jest. Jaki tu jest piękny obrazek. I przystanek, ten z przystanku autobusowego znak? Czy jakoś tak? Tutaj jest po prostu, popatrz, nawet... Wiedziałeś, gdzie jest łazienka po prostu, po tych znaczkach. Tak to byś... Ale czegoś mi się wydaje, czy ten koleś, po prostu hefta? Chyba tak. No to wygląda, że tutaj jest kierunek... No wiesz, tam pili, nie? A tutaj jest kierunek, gdzie puścić pawia, żeby nie było tak, że... A, no tak, faktycznie. Żeby ktoś trafił, żeby nie było bałaganu. No i bardzo dobrze. Kulturalnie. Tu jest coś takiego, co znalazłam. Co tu mamy? Power Rangers. Kurde. No nieźle. Teraz mnie ciekawi, gdzie jest wejście na górę i gdzie jest jakby pozostałość tego domu. I tam jest jeszcze jakaś stodoła, więc tam też może zaraz pójdziemy, nie? Obczaić. Na pewno. No na pewno. No to ja rozumiem, taki wreszcie towarzysz do zwiedzania, że na pewno. Fajnie ten cień mój wygląda. W słońcu. Słońce zachodzi. Tak jak to Zuzka stwierdziła, musi zaliczyć każdy obiekt, każdy jaki natrafi. Nie ma lekko w tym życiu. Lodówka pusta, wiatr wieje przez okno. Skrzynka pocztowa. Droga ewakuacyjna. No i zastanawiam się, czy będzie wejście tam do tej stodoły. Tu jest jakaś taka starsza część domu. Wygląda na ciekawszą. Piękne stare drzwi. Wow. Kurde, jest i wejście na górę. Także super, super. Wow. A ktoś tam chce najpierw na górę wejść, ale dobra, wejdźmy najpierw na dole. Jest tu niezły bałaganik. Jest bałaganik, ale i może coś ciekawego. Sama nie wiem. Jest Matka Boska. Bardzo ciemna taka. Widzicie ją tam?
Bardzo źle ją widać. Ale jest tu coś takiego. Występuje. Tu jakieś sztućce aluminiowe. Tu jakiś plastikowy taki na kieliszek. No niezły bałagan, a ja się przedratam jakoś powoli po tym łóżku. Nie wiem, po czym stąpam, więc będę ostrożnie iść. Kurczę. O, ale miałam lądowanie. Co to takiego? Pomieszczenie z jakimś tutaj starym sprzętem. Siodełka od roweru. Takie sprężynowe, wygodne. O, jest i ta staropolanka. No i jak nie żałuję, że tu jeszcze podjechaliśmy, bo już taka zmęczona i głodna się czuję, ale jednak fajnie. Grappa! Już gdzieś taką widziałam. A te siodełka, one mnie prześladują, bo ostatnio jak byłam na urbexie, też znalazłam w takim zniszczonym obiekcie właśnie siodełka. No to jakaś stara drukarka. Czy też jakiś tam inny sprzęt. Boże, chyba on przyszedł i mnie wystraszył. Ja myślałam, że duchy tu są, kurwa, nawiedzone pomieszczenie. To jest fajny obraz z Matką Boską taki. No i ogólnie straszny bałagan. A co to takiego? A, to jest po tym. Po maszynce. Dobra, muszę przejść z powrotem. Nic ciekawego. Ale jak chcesz, to sobie przejść. Zobacz. Co ja ci będę psuć, wiesz, niespodziankę. Bo tu jest jeszcze jakieś przejście przecież. No i jestem bardzo ciekawa, co na tej górze będzie. No w ogóle jaki ciekawy dom. Tu są jeszcze jakieś drzwi. Ale to jest tam tego pomieszczenia? Nie. Jest inne pomieszczenie, ale zapajęczone. O Jezu. Puste jest to pomieszczenie, ale jaki klimat posiada. No. I te pajęczyny. Wszechobecne. No nic ciekawego tu nie ma, więc raczej się wycofam chyba. I pójdę zobaczyć tą górę. Tu jakiś stary telewizor po drodze. Unitra. Uran. Jaka nazwa. Te drzwi w tym pomieszczeniu są najpiękniejsze. Aha, to tylko łazienka. I może starą gazetę znajdziemy, to się dowiemy, w którym roku może tutaj ostatnio ktoś był. W sensie mieszkańców jakiś. Ja wiem, jest tu jakaś data. 2003 to chyba nie. To chyba już ktoś później tutaj przybywał niż mieszkał. A może 20 lat to wcale nie jest tak mało jednak. Tutaj jakaś szafka, że tu jakieś krzesła. Wielki parasol ogrodowy po drodze. Drzwi robią wrażenie. Takie duże i ładne. No i te schody takie szerokie. Wydaje się, że na górze może coś być. Idziemy zobaczyć. Znaczy ja uciekłam w połowie wypowiedzi sama. A to stary dom, kurde, musi być chyba koło stuletni. Widać tutaj po tych rzeczach, które się tutaj zachowały, bo tam nie zrobiło takiego wrażenia. O kurczę. Słucham? Tak? Tak mi życzysz, kolego? No i co my tu mamy? Zachodzące słońce. Już takie się robi pomarańczowe. Klimat mamy. Może żadnych takich super znalezisk. Telewizory mamy. My to mamy szczęście na te telewizory. Muszę tylko patrzeć pod nogi. Patrzcie. Znowu jakiś Saturn. Czy coś, no Saturn tak tu pisze przynajmniej, Unitra. A tam widzę drugi, zaraz pewnie znajdę trzeci, czwarty, tak po kolei. No i tutaj mamy kolejny telewizor właśnie, jak już wcześniej zauważyłam, też Unitra. Jakiś T6, 105, coś takiego. Nic mi to nie mówi, nie znam się na tych, ale wiem, że są fani takich różnych znalezisk, którzy oglądają. Jest tam jeden taki mój subskrybent, który też właśnie się interesuje starymi telewizorami, więc może dla niego będzie to coś ciekawego, bardziej niż dla mnie. Tu jakieś mamy stare łóżka. Zobaczcie, jakie materace kiedyś były. I takie siano tam w środku w ogóle, no coś pięknego. Się na tym musiało dobrze spać chyba. Kurwa. O, przepraszam, nie chciałam brzydko powiedzieć, ale się samo wyrwało.
No to mimo po coś tam są zamurowane drzwi. Ja się obawiam, czy tu jest, ten strop nie jest słaby, bo tam widzę dziurę. Tam widzę wprawdzie jakieś takie dziwne jakby kratki, czy nie wiem co to może być. Ale nie idę tam, ponieważ widzę, że stropy są słabe. A co z pajęczyną? Myślę, że jakiś owad za mną leci. No ten strych. Może nic takiego tu nie ma, ale coś tam... Coś tam żeśmy znaleźli na pocieszenie. Te dwa telewizory. Tu jakieś takie butelki po drodze mijam. Patrzcie, to jeszcze taka coli. Fajna sprawa. Jakby te butelki na wymianę w coli, nie? Tam jeszcze pójdziemy zaraz, a tutaj najpierw róbmy. O! Czyż tam był telewizor? Nie, to tylko okno. Spoko, bo myślałam, że już kolejny znajdę. Nie, nie. Całe szczęście, bo już mam dosyć tych telewizorów. I tam powiem wam, poszłabym tam, żeby wam pokazać, ale naprawdę nic tam ciekawego. Nie ma, parę butelek leży tylko. Także nie ma sensu chyba tam dalej już iść. No i jestem ciekawa, co tutaj ominęłam. Jo, jo. Tu masz jakieś radio lampowe, czy coś? Coś takiego. O, odwrotnie. Kurde, fajne stare radyjko. Najpierw może pokażę te lampy, bo miałam parę takich subskrybentów, którzy się interesują takimi różnymi rzeczami. Mnie to tak średnio ciekawi, ale jak jest ładnie zachowane, jak tutaj, a jest w miarę fajnie nawet, mimo kurzu, to fajnie to się prezentuje. Jej, tu widać jeszcze nawet takie... Kurde, to są nazwy w ogóle, jakie stacje odbierało. Radio Warszawa, Radio Roma, Berlin, Katowice, Praga. Kurde, fajne jest to radio. Mimo tego kurzu. To się nazywało gramofon? Dobrze widzę? Taka nazwa. Mimo stanu zachowania tego kurzu, tego wszystkiego, to jeszcze się trzyma nawet jakoś. Zauroczył mnie tutaj ten dom od progu, jak te drzwi zobaczyłam, to już powiedziałam. Ta część domu wygląda lepiej od tamtej. Tak, starusieńko. Stare szafy. Oj, pokazałabym wam tą szafę, że jest bardzo ładna, ale słabo oczywiście widać. A jakaś zawartość w niej występuje? Jakieś wieszaki, jakieś tutaj dokumenty, czyjeś listy się walają, pojedyncze rzeczy tego typu. A nic konkretnego. Selfika sobie zrobiłaś? Szafeczka, a tutaj widzę szafeczka z toaletki bez lustra, a lustro? Lustro wisi połowa w łazience. W łazience, tak. Też to zauważyłam. Charakterystyczne. W kształcie swoim. No i nie ma tu nic więcej. Wycięcie na motocykl. Faktycznie, no. Dobra, na rower też by było dobre.
Ale zwiedzamy czeluści, tak schron atomowy, stary. Tu się możesz schować. Przejdźmy sam. Jak tym Ukraińcom pierdolnie ta elektrownia atomowa, to myślę, że tutaj mógłbyś się trochę ukryć. Co? Mamy się gdzie chować. Dobre to jest, kurde, ładne w ogóle. Bardzo ładnie to wygląda tutaj, te łuki, kurde, takie. Mi się wydaje, że tą studowę może ktoś będzie remontował. Rzucił tutaj tych słupków, tak jakby ogrodzenie sobie planował zrobić, czy coś. No nie wiem, nie wiem. Ale tak czy inaczej, ciekawa sprawa. Bo taka studowa czasami lepsza jest na dom niż sam dom remontować, nie? Tak to tu wygląda. Bo nie pokazałam wejścia. Może się wracam. Czy to jakiś karnet?